Bardzo miło mi Państwa powitać na dzisiejszym popołudniowym programie, na programie, w którym będziemy mogli wysłuchać dwóch prelekcji, a także wysłuchać gości Kwartetu Męskiego Adwent, który jeszcze później dokładniej zapowiem. Myślę, że nie ma co zwlekać, każdy, kto chciał przyjść, przyszedł, kto jeszcze dojdzie, to dojdzie, będziemy mogli wspólnie cieszyć się tym czasem. Zapraszam tutaj do wygłoszenia prelekcji relacje międzyludzkie, co mają wspólnego z naszym zdrowiem. Dowiemy się dzięki pastorowi Remigiuszowi Krokowi, który przyjechał do nas z Lublina i będzie chciał się podzielić właśnie tym zagadnieniem, tym, co przygotował, abyśmy wiedzieli, jak budować relacje międzyludzkie i jak one wpływają na to, na nasze zdrowie, na to, jak się czujemy. Przywitajmy pastora Remigiusza brawami. Dzień dobry, po takich brawach już się czuję dobrze między wami i wierzę, że dzięki temu też będę zdrowy. Przez cały tydzień, drodzy Państwo, rozmawialiśmy na temat różnych aspektów naszego zdrowia. Sporo było spotkań, czy część naszych spotkań była poświęcona zdrowiu fizycznemu. Mieliście okazję także dowiedzieć się na temat działania roślin leczniczych, a ostatnie cztery, czy druga część tego tygodnia jest poświęcona relacjom międzyludzkim, dlatego że zdrowie człowieka nie jest tylko sferą fizyczną. Patrzymy na zdrowie człowieka całościowo, jako sferę fizyczną, jako sferę emocjonalną i sferę społeczną, ale także dzisiaj bardzo mocno podkreśla się też znaczenie sfery duchowej. I przez poprzednie dwa dni mieli Państwo okazję słyszeć na temat ludzi, na których trzeba uważać z jednej strony, ale z drugiej strony także uważać na samego siebie, czyli o toksycznych ludziach, o ludziach, którzy potrafią popsuć, zniszczyć relacje i źle wpłynąć na inne osoby czy na społeczności. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o związkach pomiędzy dobrymi relacjami międzyludzkimi a naszym zdrowiem. Myślę, że nie trzeba bardzo dużo mówić na temat różnego rodzaju takich interakcji czy związków pomiędzy dobrymi relacjami a wpływem na nasze zdrowie. Ja tylko podam kilka takich przykładów i wyników badań, ale czy chcemy, czy nie, jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. No chyba, że ktoś chce zafundować sobie życie eremity, życie pustelnika, gdzieś tam znaleźć swoje miejsce na ziemi, w którym będzie odseparowany, oddzielony od innych ludzi, no może wybrać takie życie. Tak się zaczęła historia zakonników, tak się zaczęła historia klasztorów. Ludzie, którzy dążyli do pewnej świętości, chcieli tę świętość uzyskać w medytacji, w oddzieleniu od ludzi, szli gdzieś na pustynię i tam byli szczęśliwi, bo nikt im w tym nie przeszkadzał. No ale gdybyśmy wszyscy chcieli przyjąć taki styl życia, w kolei już nie byłoby kolejnych pokoleń. Czy chcemy, czy nie, jesteśmy w społecznościach z ludźmi, żyjemy z innymi osobami i sposób relacji, jakość tych relacji wpływa także na nasze samopoczucie. No, kiedyś kabaret starszych panów śpiewał taką piosenkę pod tytułem Rodzina. I między innymi refren tej piosenki mówił, że gdy nie ma rodziny, to jesteś samotny jak pies. Już od samego początku Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to tak patrząc na Adama, popatrzył na niego z pewnym takim politowaniem, żalem i powiedział: niedobrze, kiedy człowiek jest sam. Stworzył mu Ewę, później żyli długo, ale nie zawsze szczęśliwie. No i właśnie od nas zależy, czy ta relacja z innymi będzie szczęśliwa, czy nie będzie szczęśliwa. Myślę, że podzielicie moje zdanie, że obecne czasy nie są dobre dla relacji międzyludzkich. Żyjemy w okresie takich paradoksów, bo z jednej strony wymyślono tak wiele różnego rodzaju komunikatorów i sposobów na komunikację międzyludzką, a z drugiej strony żyjemy w takim zatomizowanym świecie, gdzie każdy żyje dla siebie. Nie mam akurat takiego obrazka, ale widziałem obrazek pod tytułem Urodziny babci. Taki współczesny obrazek, gdzie u babci siedziało kilkanaście osób z rodziny,
ale nikt ze sobą nie rozmawiał, dlatego że każdy siedział wpatrzony w taki mały ekranik. Z jednej strony mamy tutaj dogodne możliwości budowania relacji, ale zamykamy się w swoim świecie i to zaczyna na nas wpływać. Jak to jest z tymi relacjami? Otóż badania mówią, badania angielskich lekarzy, że osoby, które doświadczają cierpienia psychicznego, są bardziej narażone na choroby serca, choroby naczyń krwionośnych, a kiedy w przewlekły sposób doświadczają stresu, również nowotworów złośliwych. Wiele z tych chorób pojawia się także w wyniku kontaktów, relacji międzyludzkich. Czytałem niedawno wywiad z jednym z polskich prokuratorów, który opowiadał o tym, że prokurator z dużym doświadczeniem, który opowiadał o tym, że przez kilkadziesiąt lat szedł do swojej pracy z dużą radością, no ale w wyniku pewnych zmian, które nastąpiły, pewnego przeniesienia, relacji, które nastąpiły, czuje, że każdego dnia, gdy ma wyjść do pracy, robi mu się słabo, zbiera mu się na wymioty, jest mu niedobrze. Nie wiem, czy ktokolwiek z was takich doświadczeń miał takie doświadczenia, ale te negatywne symptomy fizyczne są efektem stresu, a stres wynika właśnie ze złych relacji i ze złego traktowania w miejscu pracy. Nie da się jednego od drugiego oddzielić i jeżeli przez dwa ostatnie dni słyszeliście sporo na temat relacji, budowania relacji, czy może unikania relacji z ludźmi, którzy mogą zaszkodzić, dzisiaj będę chciał porozmawiać o tym, jak możemy zbudować pozytywne relacje. A więc, jak to jest z nami i z naszymi miejscami, w którymi jesteśmy, z tymi naszymi małymi światami, rodzinami, miejscami pracy, czy te bliskie kontakty, które mamy z ludźmi, bardziej nas motywują do działania, czy bardziej przez to cierpimy? W jaki sposób układamy relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób one wpływają na nasze życie? W jaki sposób wpływają na nasze zdrowie? A więc jak to wygląda w naszej codzienności? A kardynał Richelieu, znany z powieści Trzej Muszkieterowie, ale także z historii Francji, a jeden z polskich balladzistów, też sparafrazował jego słowa, mówił: od przyjaciół Boże broń, z wrogami sam sobie poradzę. No, możemy powiedzieć, broń nas Boże od fałszywych przyjaciół, od ludzi, którzy mogą wpływać na nas w zły sposób. Te relacje, które mamy z innymi osobami, okazuje się, że są jednymi z najważniejszych naszych potrzeb. A w pierwszej połowie XX wieku żył naukowiec, który nazywał się Abraham Maslow, amerykański psycholog. I w czasie II wojny światowej opracował teorię psychologiczną, która nazywa się hierarchia potrzeb, albo nazywa się piramidą Maslowa popularnie. Na podstawie badań wśród studentów opracował taką hierarchię potrzeb człowieka. Popatrzmy, jak ona wygląda. Otóż troszeczkę omówię tę hierarchię. Otóż na samym spodzie, jako podstawowe potrzeby człowieka, zostały określone potrzeby fizjologiczne. Te, które muszą być zabezpieczone do funkcji życiowych, do tego, żeby można było po prostu w sposób fizyczny egzystować. A trochę wyżej znalazły się potrzeby bezpieczeństwa. A więc troszeczkę omówię te potrzeby. Później kolejną sferą, kolejną potrzebą jest potrzeba przynależności do grupy. O ile te pierwsze dwie podstawowe są związane przede wszystkim z potrzebami fizycznymi, to już ta trzecia już oddziałuje na naszą sferę, czy jest związana z naszą sferą społeczną. Kolejna część piramidy Maslowa to potrzeba uznania. No, gdzie możemy znaleźć uznanie? W relacjach z innymi ludźmi. Tylko w tym miejscu możemy czuć się docenieni, dowartościowani i tylko w takim miejscu możemy poczuć, że jesteśmy uznani. A wreszcie na samej górze tych potrzeb
znalazła się potrzeba samorealizacji, czyli takiego osobistego rozwoju. Spójrzcie, jeszcze raz. Pierwsze dwie dotyczą typowo sfery fizycznej, ale te najważniejsze potrzeby człowieka na szczycie piramidy Maslowa bardzo mocno dotykają naszych relacji z innymi osobami. Tak? Potrzeby fizjologiczne to są te potrzeby, no, to są wymagania fizyczne potrzebne nam do przetrwania. Jeżeli nie mamy ich zaspokojonych, to nasz organizm nie może dobrze funkcjonować, nie jesteśmy w stanie przetrwać. Potrzebujemy dostępu do wody, jedzenia, powietrza. To są te najważniejsze nasze potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. To też, tak jak mówią badania prowadzone na Polakach, badania społeczne, jedną z największych obaw Polaków, jedną z największych trosk jest obawa o przyszłość. No właśnie, kwestia bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo naszych rodzin, zabezpieczenie naszego życia. Kolejna z potrzeb to jest właśnie potrzeba przynależności. No i tu już wchodzimy bardzo mocno w kwestie interpersonalne, w kontakty z innymi osobami. Mówimy już właśnie o tym, że naszą potrzebą jest potrzeba przyjaźni i akceptacji. Znajdowania się w takim dobrym środowisku, w którym będziemy czuli, że jesteśmy komuś potrzebni, że przynależymy do kogoś. I mimo, że żyjemy w roku 2019, gdzie coraz mocniej, a także w domach rodzinnych, ludzie oddzielają się od siebie, chowając się za ekranami komputerów, chowając się za ekranami swoich smartfonów, ciągle naszą naturalną potrzebą jest przynależenie do kogoś i tej potrzeby przynależności nie wypełni nam komputer czy nie wypełni nam smartfon. Ciągle potrzebujemy być i mam nadzieję, że zawsze tak będzie, iż zawsze będzie to potrzebą być w relacjach z innymi żywymi ludźmi i czuć, że do kogoś przynależymy. To jest nasza naturalna potrzeba. Już Arystoteles mówił o tym, że człowiek jest istotą społeczną, a w języku greckim wręcz, gdybyśmy mieli dosłownie to tłumaczyć, człowiek jest zwierzęciem społecznym. I tego nie da się w żaden sposób oszukać. Jeżeli nie mamy zaspokojonej potrzeby przynależności, czujemy się niespełnieni i nie czujemy się do końca szczęśliwi. No, chyba, że ukształtowaliśmy w sobie postawę taką, że nie lubimy ludzi. Są takie osoby. Nie lubimy rodziny, nie lubimy ludzi, jest nam dobrze samemu. Ale to są naprawdę bardzo nieszczęśliwi ludzie. Kolejna z potrzeb to jest właśnie potrzeba szacunku i uznania. Nie tylko przynależenia do jakiejś grupy społecznej, czy to jest rodzina, czy to jest jakaś szersza grupa społeczna, ale potrzeba uznania, dowartościowania, a poszanowania mojej godności jako człowieka, jako kogoś, kto ma swój talent, ma jakiś potencjał. To dotyczy zarówno relacji w rodzinie, jak i relacji zawodowych, jak i także innych relacji, w których jesteśmy z ludźmi. Jeżeli nie jesteśmy szanowani, jeżeli nie jesteśmy uznawani, to prowadzi nas do kompleksu niższości, słabości charakteru, bezradności. Drodzy Państwo, czasami nad nasze życie, to jak kształtujemy nasze życie, to jak myślimy o sobie i patrzymy na samych siebie, bardzo mocno i niejednokrotnie determinuje nasze dzieciństwo i sposób traktowania nas w dzieciństwie. No wyobraźcie sobie dziecko, które ciągle w domu słyszy: ty nic nie wiesz, ty na niczym się nie znasz, ty nic nie umiesz i ty wszystko robisz źle. Wyobraźcie sobie rozwój takiego dziecka, czy już jako dorastającego młodego człowieka i osobę dorosłą. W całkowitym braku wiary w samego siebie, wyniesionego z domu. Skoro ja nic nie umiem, nic nie wiem, to niczego się nie będę podejmował, bo będę ponosić same porażki i znowu wszyscy będą mówić o mnie, że się do niczego nie nadaje.
poczucie uznania, poszanowania jest bardzo ważnym elementem naszego życia, w jakichkolwiek relacjach międzyludzkich jesteśmy. Jeżeli mamy do czynienia i wpływamy na młodsze pokolenia od nas, to naprawdę potrzeba z naszej strony jako ludzi dorosłych docenienia i dowartościowania, zauważania dobrych stron i zauważania potencjału, mówienia sobie nawzajem dobrych rzeczy. A jedna z autorek wielu książek napisała taką maksymę, bardzo prostą, ale chyba czasami trudną do zastosowania. Starajcie się myśleć i mówić o ludziach dobrze. Proste, prawda? Ale wiem, że czasami z natury zauważamy łatwiej błędy i niedoskonałości niż to, co dobre. No dobrze, drodzy Państwo, to cóż będziemy tutaj teoretyzowali? Siedzicie obok siebie, zazwyczaj pewnie w gronie jakichś znajomych, ktoś o znajomy zazwyczaj obok was siedzi. Nie będę teraz jakby wymuszał, żeby tutaj podchodzić do nieznajomych, ale odwróćcie się do osoby, która siedzi obok was i powiedzcie jej miłe słowo, jakiś komplement. Docencie ją czymś. Bardzo proszę. Szybciutko. Mamy na to minutkę. Spontanicznie. Co zauważycie, co usłyszycie, powiedzcie coś, coś dobrego o sobie, która siedzi obok was. Fajnie, zobaczcie ile uśmiechu tutaj w namiocie się zrobiło. Ile takiej dobrej atmosfery. Warto sobie fundować nawzajem takie dobre słowa. Bardziej patrzeć na to, co pozytywne, niż na to, co złe. Oczywiście to musi być w pewnych granicach, nie możemy być całkowicie bezkrytyczni. Także o zdrowej krytyce też będę chciał troszeczkę powiedzieć, ale warto sobie mówić dobre słowa. A warto właśnie podnosić w innych ten poziom endorfiny przez to, że usłyszy coś miłego i dobrego na swój temat. I działa tu też jeszcze jedna taka bardzo prosta zasada, taka, która także znajduje się w Biblii, też takie bardzo proste słowo, proste zdanie. Co kto sieje, to i zbiera. Jak będziecie mówić dobre rzeczy o innych ludziach, innym ludziom, to będą także wam mówili dobre rzeczy. Jeżeli będziecie krytykować, widzieć same negatywy, no to nie spodziewajcie się, że będziecie słyszeli komplementy i w waszej piramidzie potrzeb inni będą zaspokajali waszą potrzebę szacunku i uznania. No wszystko właśnie działa w taki sposób. Na szczycie tej piramidy była właśnie potrzeba samorealizacji. Każdy ma jakieś zainteresowania. Każdy ma coś, co jest jego hobby, co lubi robić i ma prawo do realizacji tych swoich zainteresowań, tych swoich rzeczy, które go wciągają, które dają mu satysfakcję. Oczywiście to musi być także w pewnych granicach, granicach bezpieczeństwa, granicach bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny i w wielu innych tego typu sferach. Ale drodzy Państwo, jeżeli chcecie być w dobrych relacjach z waszymi bliskimi, jeżeli chcecie budować takie dobre relacje, pamiętajmy także o tym. Nasze najbliższe otoczenie ma prawo do samorealizacji. Ja wiem, że czasami tak jest, że w małżeństwach następuje tak zwana rozbieżność zainteresowań. Ja nie zmuszę mojej żony do oglądania meczu piłkarskiego. Próbowała, ale jakoś nie wciągnęło jej to. No i cóż, no i mamy taką rozbieżność zainteresowań. Ale zauważyłem jedną rzecz, że nawet jeżeli następuje ta rozbieżność zainteresowań, to jeżeli jedna strona wspiera drugą w pielęgnowaniu tego zainteresowania, w tej samorealizacji, to bardzo dobrze wpływa na relacje. Czytałem historię małżeństwa, gdzie mąż miał hobby żeglowania i nawet postanowił wybrać się w rejs dookoła świata. No żona absolutnie nie podzielała tego jego zainteresowania, ale wspierała go bardzo mocno, żeby mógł się zrealizować. Nie wiem, czy po to, żeby mieć
jeden rok świętego spokoju, bo mąż poza domem, czy po to, żeby po prostu mąż czuł się dobrze. Zobaczmy na kilka takich problematycznych relacji, o których będę chciał wam powiedzieć, które niestety mogą determinować bardzo mocno nasze życie i możemy nie być tego w ogóle świadomi. Relacje z innymi są nam potrzebne. Potrzebujemy tych kontaktów międzyludzkich. No właśnie, jesteśmy istotami międzyludzkimi i od nas w dużej mierze zależy, jak te relacje między nami a otoczeniem wyglądają. Znowu zacytuję tutaj, jestem pastorem, więc wybaczcie, że ciągle będę wam cytował Biblię, ale to jest naprawdę bardzo mądra księga i ci, którzy przychodzą tutaj przez cały tydzień, myślę, że już się o tym przekonali. Ale święty Paweł napisał, żebyśmy mieli dobry pokój ze wszystkimi, o ile to od nas zależy. Jestem pewien, że w zdecydowanej większości zależy to od nas. Ale żeby móc wejść w takie dobre relacje, musimy poznać także samych siebie i być może poznać nasze problemy, których nie zauważamy. Bo kiedy zauważamy, że nasze relacje nie do końca dobrze się układają z innymi, naturalna tendencja jest taka, żeby osądzać czy obwiniać za to inne osoby. A problem może być w nas. Powiem wam o trzech takich dysfunkcjach, które mogą bardzo mocno wpływać na nasze relacje z ludźmi i na nasze postrzeganie świata. To będą troszeczkę inne chyba elementy, nie mogłem być na jednym ze spotkań pani Klaudii, ale chyba inne elementy niż te, które były poruszone. Pierwszy z nich, który dotyczy naprawdę poważnej ilości ludzi w Polsce. Syndrom DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Drodzy, to dotyczy większej ilości ludzi, niż nam się wydaje, bo jeżeli w Polsce mamy obecnie około 600 tysięcy alkoholików, to teraz wyobraźcie sobie, ile osób jest w tym problemie koalkoholowym, między innymi wyrasta w domach alkoholików i później staje się dorosłymi ludźmi, którzy może nawet jeżeli nie piją, to niosą ze sobą bagaż alkoholizmu, rodziców, rodzica, ten emocjonalny bagaż, który okazuje się, że bardzo mocno może wpływać na budowanie relacji z innymi osobami. To jest taki kluczowy okres dla rozwoju tożsamości, właśnie dzieciństwo. I w momencie, kiedy ktoś jest w taki sposób ukształtowany, zaczyna wchodzić w dorosłe życie i nie jest świadomy tego, że z jego powodu chwieją się właśnie te relacje. Bo są ukształtowani w ukrywaniu pewnych problemów. Za chwilkę powiem wam o takich trzech N. Starają się ukrywać swoją przyczynę patologii. Stąd też dorasta się z takim poczuciem niejasności. Bo tak naprawdę dziecko alkoholika ciągle jest kształtowane w pozycji pewnego kłamstwa, niemówienia prawdy. A wstydzą się swoich rodziców alkoholików, a więc także próbują w jakiś sposób ukrywać to. Czują się winne, całkowicie niesłuszne tego, że atmosfera w domu jest zła. Dorosłe dziecko czy dziecko alkoholika rzadko przeżywa radość, rzadko potrafi się zrelaksować, ponieważ w domu ciągle jest napięta atmosfera i później w takim nastawieniu, z taką osobowością wchodzi w dorosłe życie. A jest niedocenione, a więc jeżeli dziecko alkoholika nie jest doceniane w swoim domu, no bo alkoholizm jest potężnym wyrazem egoizmu i rodzice są bardzo mocno skupieni na sobie, rodzic alkoholik, a nie na dziecku i na jego rozwoju, no właśnie wchodzi w dorosłe życie w takim poczuciu braku wartości. Chcą być najlepsi we wszystkim, żeby w jakiś sposób przykryć tą swoją wysoką jakością nauki czy pracy, swoje kompleksy i wstyd z powodu wychowania w takiej rodzinie. To są osoby bardzo często mocno zamknięte w sobie, bo ten mechanizm obronny mówi o tym, nie odkrywaj się przed innymi, aby inni nie odkryli twojego problemu. Trudno jest żyć z osobami hermetycznymi i zamkniętymi w sobie.
To są osoby, które bardzo często widzą świat w czarno-białych kolorach, takich bezkompromisowych. I niestety często brakuje takich cech jak intymność, bliskość, wrażliwość. Nie mają takiego wzorca. Dorosłe dziecko alkoholika działa według schematu potrójnego N. Nic nie mówić, wszystko ukrywać. Wśród moich znajomych mam dorosłe dzieci alkoholików. Jedna z osób opowiadała mi, że kiedy była dzieckiem, to pijany ojciec, kiedy szedł ulicą, gdzieś tam padał na ulicy, to matka natychmiast wybiegała, żeby go zgarnąć z tej ulicy, żeby nikt nic nie widział. Gdy gdzieś tam znajomi pytali o sytuację, to dziecko absolutnie nigdy nic nie mówiło. A później zaowocowało to taką sytuacją, którą no, ja się o tej sytuacji dowiedziałem już post factum, ale gdy ta nasza znajoma wyszła za mąż i w pewnym momencie pojawił się problem przemocy psychicznej, a później przemocy fizycznej w jej małżeństwie, to, co robiła, pierwsza rzecz, którą robiła, kiedy były awantury, kiedy mąż na nią krzyczał, wrzeszczał, to zamykała okna w domu, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Nic nie mów, wszystko ukrywać. Drugie N, niczego nie odczuwać, zamknąć się emocjonalnie w sobie, tak żeby nie uwydatniać swoich odczuć, żeby to też nie stało się chociażby powodem ataków ze strony rodzica alkoholika. No i po trzecie, nikomu nie ufać, nikogo się nie radzić. Czyli nie okazywać swojej słabości, nie odkrywać się. No wyobraźcie sobie teraz z życiem, z osobą, która pielęgnuje te trzy zasady N. A może, drodzy, ktoś z was doświadcza praktyki w swoim życiu tego 3 razy N. A nie dam wam dzisiaj tutaj rad, jeżeli wyrośliście w domach alkoholowych, jesteście dorosłymi dziećmi alkoholików, ale mogę wam zalecić terapię dla DDA. Długotrwałe, ale systematyczne, ale przynoszące skutki, przynoszące efekty. Bo to podłoże rodzinne nie musi determinować waszego życia na zawsze. Możecie zmienić spojrzenie na siebie, możecie zmienić swoje spojrzenie na otoczenie. Drugi rodzaj dysfunkcji to są dzieci, które ulegały przemocy, bite i maltretowane, które także wchodzą w dorosłe życie. No dzieciństwo zawsze powinno kojarzyć się z beztroską, z poczuciem bezpieczeństwa, z miłością. Ale niestety nie wszystkie dzieci mogą tego doświadczać. To jest ciągle problem w Polsce, mimo że kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi bardzo wyraźnie, że wymierzanie kar cielesnych jest zakazane, a to ten problem ciągle jest, zarówno w przemocy fizycznej, jak i przemocy psychicznej wobec dzieci. Dziecko, żeby mogło się dobrze rozwijać, musi być akceptowane, musi być kochane, a jeżeli wywierana jest na nie presja, kiedy jest poniżane, kiedy jest bite, to efekty tego mogą zostać na całe życie, łącznie z efektami fizycznymi, a z problemami zaburzenia snu, moczenia się, lękami, fobiami. Przez 20 lat prowadziłem obozy dla dzieci, dla młodzieży, do które trafiały różne dzieci. I także dzieci, które były ofiarami przemocy domowej. To były naprawdę trudne czasami doświadczenia, odnajdowania się w grupie rówieśniczej, problemów fizjologicznych, no i jednego też schematu, który niestety później wnosi się do dorosłego życia, jeżeli się tego nie sterapeutyzuje. Stosowania przemocy wobec innych. No dziecko w rodzinie przemocowej, gdy jest bite, traktuje to jako oczywistość. Wydaje mu się, że tak jest w każdej rodzinie. Dopóki nie odkryje, że w innych rodzinach jest jednak inaczej. Ale i tak, gdzieś tam głęboko w podświadomości jest taki schemat, że jeżeli chce się osiągnąć swój cel, to trzeba zastosować przemoc.
fizyczną, albo psychiczną, albo jedną i drugą. Tak zwany zespół dziecka bitego. To są drżenia, bóle głowy, brzucha, zaburzenia gastryczne, choroby psychosomatyczne, arytmie serca, co później przynosi właśnie skutki, o których wspomniałem. Trzeci rodzaj dysfunkcji, który wynosimy, czy wynoszą osoby ze swoich domów, to niestety coraz także częściej poruszany na szczęście problem, to jest molestowanie seksualne związane właśnie z dzieciństwem i złym traktowaniem. To jest także później bardzo duża blokada w relacjach z ludźmi innymi, szczególnie we wchodzeniu w relacje intymne. I to są osoby, które często później mają problem w budowaniu relacji, budowaniu związków, zawieraniu małżeństw z tego powodu wchodzenia w relacje seksualne, z powodu bardzo ciężkich doświadczeń w dzieciństwie. Jak zatem budować te relacje, jak poprawiać te relacje? Dzisiaj będziemy słuchali także wykładu na temat przebaczenia. Ja też będę chciał jutro troszkę nie od strony teologicznej, a psychologicznej powiedzieć więcej, ale spróbujmy kilka takich elementów pozytywnego budowania relacji z innymi sobie określić. No to popatrzmy. Po pierwsze, przestań szukać miłości jedynie u innych. Drodzy, jeżeli czujecie się niekochani, jeżeli macie taki deficyt, jeżeli zaczynacie czuć, że nie jesteście lubiani przez innych, to po pierwsze, ja wiem, że to jest łatwo mówić, ale nie da się w ciągu 45 minut tutaj działań terapeutycznych włączyć. Po pierwsze, pokochajcie samych siebie. To jest warunek. Ja przerobiłem to w wieku 17 lat, kiedy miałem taki bardzo duży kryzys relacji z otoczeniem, relacji z innymi. W ogóle mam piękną koszulkę, życie ma sens, mając 17 lat w okresie naprawdę takiego buntu wobec wszystkiego. Tutaj na koszulce, którą nosiłem w wieku 17 lat, nie było napisu życie ma sens, tylko był inny napis, no future, nie ma przyszłości. Ale pierwsza rzecz, którą odkryłem, chcąc jakoś budować te relacje, chcąc umieć kochać ludzi, to jest to, co powiedział Pan Jezus. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Odkryłem jedną rzecz, że dopóki nie pokocham samego siebie, to ja absolutnie nie będę umiał kochać innych. A później warto dawać tę miłość innym na zasadzie co kto sieje, to i zbiera. Więcej jest radości w dawaniu niż braniu. Nie zawsze to będzie nam odwzajemnione, bo takie jest życie. Ale warto przestać szukać miłości jedynie u innych, a zacząć dawać ją. Po drugie, pozwól być tym, kim są. To dotyczy chyba wszelkich relacji międzyludzkich. Czasem jest tak, że dwoje młodych ludzi staje na ślubnym kobiercu, wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej, później odwracają się, aby wyjść z kościoła czy urzędu. Jedna ze stron już sobie tak po cichu myśli, no już teraz to ja cię zmienię. Nie, drodzy. Pozwólmy ludziom być takimi, jakimi są. Dobra relacja to jest taka, w której pociągają podobieństwa, ale akceptujemy także różnice. I nigdzie nie szukam żadnej wskazówki etycznej, która mówi o tym, że to i naszym zadaniem i naszą odpowiedzialnością jest zmienić drugiego człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Akceptacja jest takim drugim, bardzo ważnym warunkiem dobrych relacji międzyludzkich. Po trzecie, to jest także przesłanie chyba przede wszystkim do DDA, ale nie tylko. Zacznij akceptować swoje wady. Ja wiem, że to może być taki wentyl bezpieczeństwa dla tych, którzy niewiele chcą ze sobą zrobić, ale warto popatrzeć na siebie z pewnym dystansem,
że pewnych rzeczy nie zmienimy i trzeba po prostu je zaakceptować. Nie dramatyzujmy, bo to jest tak, że nie użalajmy się nad sobą też, bo to jest także pewna blokada dla innych osób i w budowaniu relacji. No, kto z nas lubi być w towarzystwie kogoś, kto się ciągle użala nad sobą? I jedyny przekaz, z jakim przychodzi do was, to jest narzekanie na to, jak jemu jest źle, jaki świat jest zły i widzi same czarne barwy. Jest ktoś taki, kto lubi? Nie widzę. Nawet melancholicy chyba tego nie lubią, chociaż sami takie czarnowictwo bardzo często uprawiają. Ale jeżeli sami tego nie lubimy ze strony innych, to nie dziwmy się, że jak przychodzimy z samymi żalami i narzekaniami, że od nas też ludzie się trzymają z daleka i trzymają jakiś dystans i nie mają dla nas czasu. Owszem, przyjaźń jest od tego, żeby się zwierzyć z problemów, a przerzucić te ciężary na kogoś innego. No ale nie można robić tego ciągle i bez przerwy. Po piąte, wysyłaj jasne komunikaty. Nie starajcie się być osobami wszechwiedzącymi i domyślać się tylko o tym, co ktoś może myśleć albo jakaś jest jego potrzeba. Warto wejść w dialog i po prostu pytać. Myślę, że niejedno małżeństwo rozsypało się z powodu tego takiego swoistego dialogu, ja przynajmniej znam jedno, gdzie w próbach jakiegoś dobrego układania relacji jedna ze stron, mąż akurat, podpytywał, o co chodzi, co tutaj można zrobić. I żona zazwyczaj miała jedną odpowiedź, a domyśl się, a powinieneś się domyślać. No i niestety nie był na tyle domyślny i małżeństwo się rozpadło. A warto pytać innych i warto odpowiadać na pytania innych. Nie rób porównań, nie porównaj się, nie porównuj się z innymi. Oczywiście zawsze można znaleźć w jedną i w drugą stronę. Jeden z polskich kabaretów kiedyś przedstawiał taki sketch, ja go muszę w ciągu 15 sekund opowiedzieć, gdzie spotkało się dwóch kolegów z klasy, jeden bogacz, drugi biedniejszy, gdy ten porównywali swój majątek, to ten bogacz ciągle mówił, ale się cieszę, że cię widzę. Czując taką wyższość. Kiedy ten biedny, biedniejszy został sam, nagle podszedł żebrak do tego biedniejszego i mówi, proszę pana, no niech mi pan da parę groszy. I ten zrobił takie wielkie oczy i powiedział do żebraka, ale się cieszę, że cię widzę. Nie porównujmy się. My mamy swoje życie, swoje osiągnięcia i nasze życie, paliwem naszego życia nie powinny być porównania. Po to, żeby poczuć się od kogoś lepiej albo wejść w kompleksy. Nie zawsze musisz mieć rację. Jest taki typ człowieka, który nazywa się poprawiacz, tak? I zawsze poprawi i zawsze będzie udowadniał, że ma rację i nikt go nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Zawsze musi wykazać, że jest tak, jak on myśli. Bądźmy uczciwi też wobec swoich uczuć. Nie róbmy czegoś na siłę. Ja wiem, że chyba czas małżeństw kojarzonych już odszedł do przeszłości, czy małżeństw rozsądku, ale warto po prostu ufać też swoim uczuciom w pewien sposób i być uczciwym i mówić uczciwie o tym, jakimi jesteśmy, czy co myślimy o innych, oczywiście w taki dobry, szczery sposób. Zacznij zauważać małe rzeczy. Życie składa się przede wszystkim z małych rzeczy. Oczywiście nie można być małostkowym, bo małostkowość powoduje zaburzenie bardzo wielu relacji międzyludzkich. Ale te najważniejsze relacje to są budowane w oparciu o takie małe rzeczy. O rzeczy, które spotykają nas każdego dnia. Cieszmy się z małych rzeczy. Doceniajmy właśnie w innych małe, drobne rzeczy, które dla nich będą ważne. Nie musimy przychodzić z workiem komplementów. Wystarczy, że powiemy kilka takich komplementów dziennie. No a jeszcze jak to się
powiąże z jakimś przytuleniem. Wiecie, że myszy, które były poddane prostemu badaniu, jedne z nich były głaskane każdego dnia, takie małe myszki, a obok w drugim akwarium były takie, które zostawiano samych sobie, że te myszy głaskane były odporniejsze na choroby od tych, które gdzieś tam same sobie zostały pozostawione z potrzebami emocjonalnymi. No więc taki pakiet, przytulenie plus mały komplement naprawdę może wzmocnić zdrowie, a na pewno wzmocni relacje. No i drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że nie wszystko kręci się wokół nas. Najlepsze emocje to są takie, które są cechowane wysoką empatią. A kiedy próbujemy wczuć się w poczucie uczucia innych, zrozumieć ich, wyjść naprzeciw ich potrzebom, a nie tylko pytać, a co ja z tego będę miał? Jakie będę mieć z tego korzyści? I 5-6 takich ważnych zasad przyjaźni. Po pierwsze, jeżeli chcemy mieć dobre przyjaźnie i być przez to zdrowi, postawmy relacje z ludźmi jako priorytet. Nie zbudujemy dobrych relacji, kiedy będziemy poświęcali na to marginalną część naszego czasu. Nie zbudujemy dobrych relacji w naszych rodzinach, jeżeli po czasie pracy, szkoły, życie w domu będzie wyglądało tak, że każdy gdzieś tam przyjdzie, siądzie przed swoim komputerem, posiłek także przed komputerem i to będzie cała komunikacja. Być może rodzina się będzie komunikować poprzez komunikatory z pokoju do pokoju, a takie rodziny też znam. Okazuje się, chociażby pokazują to badania, że dzieci, które spożywają posiłki razem z rodzicami, później łatwiej podejmują dobre i ważne decyzje życiowe. Jaki to ma związek? No to, że można posiedzieć, porozmawiać, pokonsultować, mieć takie oparcie w relacjach z rodzicami. To buduje poczucie pewności. Druga zasada. Bądźmy otwarci w naszych relacjach z innymi. Wyrażajmy nasze uczucia. Mówmy o tych uczuciach. To będzie budowało relacje. Trzecia zasada, szczerość. Nie zakładajmy masek. Nie udawajmy, że jesteśmy inni niż naprawdę, bo ta maska kiedyś spadnie, prędzej czy później, ta maska kiedyś spadnie i odsłoni wszystko. Ja wiem, że to budzi obawy, bycie szczerym, bycie sobą wobec innych, że możemy być odrzuceni, że możemy być skrytykowani, że będziemy niezaakceptowani. No ale jak ktoś powiedział, lepiej kochać i zostać odrzuconym, niż nie kochać w ogóle. Czwarta zasada, bardzo ważna, wolność. Jest takie chińskie powiedzenie, które mówi, że jeżeli coś kochasz, puść to wolno. Jeżeli wróci, to jest twoje, a jeżeli nie wróci, nigdy nie było twoje. A tutaj niedaleko stąd, rok temu, zmarła piosenkarka, znana piosenkarka Kora. Jedna z jej piosenek nosiła tytuł Smycz. Śpiewała, co mnie trzyma przy tobie. Smycz, po prostu smycz. A zaufajmy ludziom, dajmy wolność. Nie niszczmy relacji chorobliwą zazdrością. Zaufajmy. Jeżeli zaufamy i damy wolność, to jeżeli nas ta druga osoba kocha, ona wróci, będzie. A jeżeli gdzieś tam nie utrzyma tej relacji, to tak naprawdę może się okazać, że nie zasłużyła na dobre relacje z nami. Piąty punkt jest bardzo ważny. Wzmacnianie relacji małymi gestami. Dobre słowo każdego dnia. A może jakiś mały prezencik. Coś takiego, co drugiej stronie powie, że jesteśmy dla niej ważni i że ją kochamy, jest dla nas cenna. Szósta zasada. Nie zatruwajmy relacji swoimi toksynami. Prosta zasada. Wchodzisz w związek, sprawdź, czy nie będziesz swoją osobowością zatruwał tego związku. Chociażby te trzy syndromy, które dzisiaj wam pokazałem, czy te, które mieliście okazję zobaczyć przez poprzednie dwa dni, bo może jest to mój problem, który warto w jakiś sposób
wyleczyć, sterapeutyzować, żeby nie zatruwać później związku. Pamiętajcie, drodzy, że macie prawo do własnego życia i nikt nie ma prawa modelować wam tego życia w sposób daleko ingerujący w nie. Masz prawo być traktowany z szacunkiem przez wszystkich tych, których spotykasz. Nikt nie ma prawa was poniżać i deprecjonować. Masz prawo i obowiązek wyrażać swoje uczucia, opinie i potrzeby. Drodzy, jeżeli ktoś z was mówi, ja nie mam żadnych potrzeb, to ma jedną potrzebę, żeby w poniedziałek pójść do psychoterapeuty. Macie prawo ustalać własne priorytety i wybierać po swojemu. Najwyżej później będziecie zbierali efekty złych priorytetów. Macie prawo do mówienia nie, bez poczucia winy i wstydu. Nawet jeżeli się komuś to nie podoba i będzie was próbował szantażować emocjonalnie albo w inny sposób. Macie prawo mieć odmienne zdanie. Macie prawo i obowiązek dbać o siebie, chronić siebie przed fizycznym, psychicznym, emocjonalnym zagrożeniem, wykorzystaniem i nadużyciem. Chociażby, no, jeżeli nie da się nic zmienić, ucieczki od toksycznych ludzi. Macie prawo tworzyć własne, szczęśliwe i zdrowe życie, nawet jeżeli ono będzie inne niż życie innych ludzi. Nie żyjemy w Chinach i nie chodzimy w jednakowych mundurkach. I mam nadzieję, że nie dojdziemy do takiej sytuacji w naszym kraju. Nikt nie ma prawa was obrażać, lżyć, krzywdzić tylko dlatego, że się z tobą nie zgadza albo ma jakąś przewagę. Nie ma prawa manipulować twoimi emocjami i wykorzystywać cię do własnych celów. Nie ma prawa narzucać ci własnego punktu widzenia. Nie może żądać, abyś poświęcił mu całe swoje życie. Nie ma prawa niszczyć twojego poczucia własnej wartości albo cię poniżać tylko dlatego, że nie umie inaczej żyć. To są takie podstawowe, drodzy, prawa. Pozwólcie, że na koniec kilka mądrych zdań, które zawiera Biblia na temat relacji międzyludzkich, ale tych zdań jest to wiele, wiele więcej niż wam tutaj za chwilkę przedstawię. Tych Salomon, który żył 3000 lat przed nami, tych sześć rzeczy nienawidzi Pan. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą się do złego, składanie fałszywego świadectwa. No, jeżeli macie do czynienia z takimi ludźmi, unikajcie ich. Salomon napisał mi tak, że żeby nie zadawać się z plotkarzami. Ale jeżeli gdzieś pielęgnujemy takie zachowania, być może warto, na pewno warto coś z nimi robić, bo one są destrukcyjne dla relacji międzyludzkich. Zobaczcie dalej. Słowa świętego Jana. Dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Miłość to nie są górnolotne słowa i uniesienia, ale miłość to jest coś, co się okazuje na co dzień, czasami w bardzo przyziemny sposób. O, bardzo prosta rada Jakuba. Nie obmawiajcie jedni drugich. Prawda, że proste zdanie? Nic tylko zastosować. A zobaczycie, że jeden czynnik destrukcyjny w relacjach zniknie. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Unikajmy zazdrości, unikajmy kłótliwości. Nie musimy udowadniać na siłę tego, że mamy rację. Czasami warto ustąpić, chociażby po to, żeby ktoś się przekonał, że tej racji nie ma. Popatrzcie na kolejne mądre zdanie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Bardzo dobra rada. No, znam małżeństwo, które 20 lat się do siebie nie odzywa. Nie wiem, jak funkcjonuje. Może im się zdarzyło tak jak innemu małżeństwu, że mąż zostawił właśnie w momencie takich cichych dni żonie karteczkę: obudź mnie jutro o 6. Rano oczywiście mąż zaspał, ale przy łóżku zastał karteczkę. Wstawa już 6. Nie pielęgnujmy takiego gniewu.
nie przeciągajmy go. No, Paweł radzi tutaj do końca dnia, do zachodu słońca, zamykajmy sprawę. No, nie zawsze jest to łatwe, czasami trzeba włączyć całą operację, bardzo mocną operację mediacji, ofiara sprawca, ale czasami to są proste słowa i najczęściej to są bardzo proste słowa: przepraszam, wybaczam, zamknijmy sprawę. Drodzy, myślę, że jeżeli chcemy się tutaj uczyć takich relacji, Pan Bóg jest Bogiem relacji. On nas stworzył dlatego, że nie chciał także być sam. Chciał mieć kogoś do dialogu. Możemy się uczyć od Jezusa, jak budować relacje z innymi. Konfucjusz powiedział takie słowa: życie jest naprawdę proste, ale my się upieramy, aby je komplikować. Myślę, że niejednokrotnie właśnie jest to także w naszym doświadczeniu. Starajmy się w prosty, dobry, szczery, otwarty sposób budować relacje z innymi, dawać im wolność. Jest taka książka, która ma taki podwójny tytuł, podwójnie brzmiący: jak dobrze żyć z ludźmi. Ten tytuł brzmi dwojako, prawda? Jako pytanie, jak dobrze żyć z ludźmi, i tam są porady, ale jako stwierdzenie, jak dobrze jest żyć z ludźmi, jak dobrze być w dobrych relacjach z ludźmi. I kochani, tego wam życzę, żebyście byli w otoczeniu ludzi, którzy was kochają, akceptują, przyjmują, pomagają w waszym rozwoju, w waszej samorealizacji, ale życzę też nam wszystkim, abyśmy umieli dawać to też innym i tworzyć takie dobre relacje, które będą wychodziły nam na zdrowie. Dziękuję bardzo.